Trochę nam się umazała płyta, ale to nic. Tak będziemy przecierać całość. Kontrolować łatą. Widać, wszędzie siedzi. Pionik jest. Zawsze letko dobić sobie, żeby jedno do drugiego porządnie dolegało. I będzie dobrze. I tu widzicie, już L-ka by mi nie wyszła, także mamy połóweczkę płyty, kleimy tutaj jakiś paseczek po prostu tak, żeby tą L-kę tutaj zrobić. No i tak nie musiałem nic ciąć, akurat taki paseczek znalazłem, także znaczymy sobie. Zobaczymy sobie. Teraz tak, tu miałem. To musi zostać. I tu miałem. Zawsze lepiej odciąć sobie ten krótsze cięcie, bo później może się złamać. Jest ok. Można sobie dotrzeć, ale tak jak mówię, będziemy wszystko jeszcze docierać, docinać poziomicą do pionu, poziomu. Także teraz nie ma sensu się za bardzo z tym bawić. Powiem wam, fajna zaprawa, taka przyjemna do pracy, bo nie czuć takiego piasku. W niektórych zaprawach jest jak piasek normalnie w tym. Dobić i dalej. Teraz pyk, 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 już prosta. No i później dopiero będziemy mieli L-ki nad oknami. Teraz tak, jeszcze musimy zwrócić uwagę na to, jak kleimy styropian, żeby były zakłady, prawda? Jakbym najlepiej byłoby wystartować mi tutaj z całej, najwygodniej. No ale niestety byśmy tego zakładu nie mieli. Także bierzemy sobie połóweczkę, wystartujemy sobie z połówki.
ziomiczka. W kilku płaszczyznach dobić, no i docineczka. Następny winkielek kleimy. Nie smarujemy do końca, tak jak poprzednio zrobiłem. Tylko musimy obrócić sobie płytę. O, tak. Tak jak z murowaniem. Raz z tej, raz z tej. Gdzie moja poziomiczka? Piorek jest, a ta wszędzie siedzi. Tu z drugiej strony. Okay, it's all right. It's okay, it's all right. Łukasz, z tamtej strony musimy sobie podwiązać tę siatkę, żeby tak nie dyndała, tu nie wkurzała, wiesz? Tu na dole nie jest no niczego nam potrzebne. No tam dalej coś będziemy kleić. A, do góry? No, żeby tu nie wisiała, bo włazi mi na ten. Ale to tam dalej, wiesz? Na drugiej stronie, bo tutaj już wchodzę na górę, to już... Klepujemy. Siedzi, siedzi, siedzi. Dobra, jeszcze tu docineczka i włażę na górę. I tak, tamtą stronę mamy gotową.